Cześć, z tej strony Norbert. Witam w kolejnym vlogu. Ale nie, spokojnie, to nie jest kolejne złożenie słowy. Tak jak mówiliście, pod nie na którym vlogiem, że może nagrać coś z produkcji zwierzęcej. Także dzisiaj nagram, gdzie dzisiaj, to taka zlepka z tygodnia, żeby było trochę ciekawiej. Praca przy bydle w nowej stacji, to zrobiliśmy. Kolejny dzień, złożenie słomy. Agregaty, jak widzicie, jeszcze tu stoją, jest trochę ciasno. No i właśnie, zaczynamy wywalać obornik. Tam stoi nowa przyczepa, którą właśnie kupiliśmy całkiem niedawno. Jest to D50. Będziemy ją przerabiali na D55, ale to myślę, że raczej nie w tym roku. Bo sami widzicie, co się dzieje na świecie. No i nie wiadomo, jak to wszystko będzie. A wywalić się z całej kasy to nie bardzo. Chcieliśmy wywalać na początku łyżką, ale trochę dużo chyba ścieliły i no, łyżką samym bez krokodyla nie było opcji. A wiecie, łyżka po betonie lepiej wyszła. Ale trzeba wywalać krokodylem, to trzeba. No widzicie, krokodylem też idzie dosyć nabrać. Mógłbym jeszcze przedrzucić, podrać do przodu, ale dłużej to będę wszystko robił, niż podjadę normalnie i wywalę. Chcieliście coś ze zwierząt, to będzie cały dzień ze zwierzętami. Włożymy na jeden rozrzutnik teraz, znaczy to jest taki no, rozrzutnik. Włożymy na jeden, bo pole blisko, to nie ma sensu brudzić czegoś jeszcze. Nad tym rozrzutnikiem cały czas włożymy gnój. Jestem z powrotem. Sprawdziłem, czy się nagrywa. No widzicie, coś tam gnoju jest. Jeszcze trochę suchego pod spodem, bo... Dobra, byczki są ładnie tu. O, byczki wypuszczamy na ganek, na stół paszowy na czas wywalania obornika. Tam jak widzicie, jest trochę pusto, bo czekamy na cielaki. Ale wiecie, koronawirus i te sprawy i no nie wiadomo, jak to się potoczy. Dobra, no widzicie, tak to się wszystko prezentuje. Ale uwaga, gospodarstwo to nie tylko... Teraz nie patrzcie na ten bałagan. Gospodarstwo to nie tylko ciągniki i tury. To nie tylko jechać na pole. Ale jak widzicie, widłami też trzeba trochę popracować. Tu jak widzicie jest murek. Krokodyl ma 1,60 m. Tu jeszcze trochę podbiorę i potem już krokodylem podjadę. Dobra, lecimy.
jednym balocie na koniec dajemy teraz na początek. No i później dościelamy sobie. I idziemy po wysłodki. Dobra, idziemy sobie odkryć. Oj, nielegalnie, czy on nikt się nie zatrzymał, a ja już wychodzę. Transport wysłodków jest. Trzeba powoli sypać, żeby się porozbijało ładnie. Chyba was nagram jakiś odcinek z siewu w nawozu, bo coś właśnie rozmawialiśmy, że w piątek zaczniemy siać nawozy pod buraki, drugą dawkę na zboża i w sobotę prawdopodobnie zacznę uprawiać pod buraki i tata zacznie siać. Część siejemy sami, część bierzemy na usługi siewnik. Weźmy zawsze jest jakieś porównanie, jak to wychodzi. No i coś, mam nadzieję, że coś nagram. Ten temat załatwiony na dzisiaj. Jeszcze przyjdziemy potem odpaść. Na balota, dalej hop. Cześć mi. Dobra, no to zaczynamy pasienie. O, a to zgnite? To w gnoju. Jest. Co ty mi? Jak będziecie robić, ludzie, obory, to róbcie szerokie stoły paszowe. Bo tu się robi ciasto, a tu jest 4,30, coś takiego szerokości. Posypka. Mama się śmieje, że to jest puder do nich. Jest to mieszanka owies, pszenżyto, śruta rzepakowa i otręby pszenne, żytnie albo pszenne, pszenne.
jak to mówią, najtańsza ładowarka. To ręce na bułkę i wodę pociągnie. Daję się na kieszonkę, kończę parawiać i lecę na połaczki. Trzymajcie się, na razie, cześć!